www.namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Jan Pietrzak, satyryk, aktor, artysta kabaretowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan włączy telewizor tak między godziną 19 a 20, to czy wciąż panu chce się śmiać? Śmiać? Nie bardzo. Tam nie ma nic do śmiechu. Tam są informacje, o to panu chodzi, tak? Tak, o informacje z kraju. No i chyba ci wiadomości, no tak się utrwaliło, że telewizory nadają informacje. A ja oglądam z obowiązku zawodowego, muszę się interesować tym, co się dzieje w Polsce, żeby to przetwarzać na moją twórczość. A czy nie łatwiej byłoby to, czy nie łatwiej nad tym jest zapłakać, niż zaśmieć się? No można, no to też większość ludzi się jakby wpada w gorycz, denerwuje, płacze, szlocha. A ja mam taki talent, że przetwarzam to na ironię, na dowcip, na zabawę, bo z taką stroną życia się zajmuję. Ja mam naturę komedianta, więc to wszystko, co wielu ludzi porusza, denerwuje, drażni, ja staram się przetworzyć na twórczość, która jest ironiczna, żeby pokazać, że nie wszystko jest tak dramatyczne w życiu, jak się wydaje z telewizora. Czytałem komentarze pod ostatnimi pana felietonami na YouTubie. Ludzie piszą, że w ostatnich latach stał się pan zdecydowanie bardziej zdecydowany, radykalny, konkretny. Proszę pana, felietony to jest inna twórczość, to nie jest kabaret. Ludziom się różne rzeczy mieszają. Ja felietony piszę czasami pogodne, a czasami dramatyczne, jak opisuję dramatyczny jakiś fakt. I to, a co pan kiedyś był weselszy? No naturalnie, niech kup bilety, frajerze, przyjdź do kabaretu, to ja tam jestem wesoły. To jest moja twórczość, kabaret. Prawda? Kabaret jest innym medium. A innym medium jest felieton. Zarówno pisany do gazety, jak wygłaszany na YouTubie. Są różnego rodzaju, różnego gatunku te felietony. Jednym słowem nie nakładam sobie ograniczeń żadnych, że mogę to, a nie mogę tamtego. Mogę mówić dramatycznie, mogę mówić patetycznie, mogę się rozszlochać i zapłakać też, bo jestem wolnym człowiekiem i robię co chcę. Sam pan mówi, że śmieje się z każdej władzy. Myśli pan, że nadejdzie taki moment, że władza będzie po prostu dobra, nie będzie się z czego śmiać? Nie ma takich sytuacji w przyrodzie. Władza może być dobra, ale też można się z niej śmiać. No, mój Boże, no z dobrych ludzi też się można śmiać, bo są czasami zabawni. Właśnie to jest takie upraszczanie, z którym walczę całe życie, ale z trudem mi to przychodzi. Bo jednak prostactwo dominuje w mediach i wszystkie sądy ludzie mają z telewizora, jak odbierają, prawda? No to jest skomplikowana sprawa. Śmiać się można z wszystkich i z każdego, w każdej sytuacji. Z bliskich się śmiejemy, z żony się śmiejemy, z dzieci się naśmiewam i oni ze mnie. To jest po prostu podejście do życia. Ironia to jest składnik wyższej kultury. Ciemnota potrafi tylko się wściekać, walczyć, nienawidzić i walić, tupać, prawda, bić pięścią. A ludzie z europejskiej wysokiej kultury potrafią w sytuacjach bardzo trudnych czasami wydobyć z siebie ironię, uśmiech i tak w ten sposób przeżyć życie. Więc ja jestem z tej strony życia. Nie ze strony smętnej, dramatycznej, ponurej, a ze strony ironicznej. To, proszę pana, jest pewien już taki nawyk mój. No, w końcu tyle lat pracuję, przecież na początku tak nie było. Ja na początku nie miałem takiego charakteru, ale w miarę funkcjonowania w tym zawodzie, jakoś w ten sposób się rozwijałem, no i takie mam podejście do rzeczywistości obecnej. Po Marszu Niepodległości w 2012 roku bardzo się pan zdenerwował na tych, którzy ten marsz próbowali rozbijać. No tak. Uważa pan, że takie maszerowanie raz do roku przez stolicę 11 listopada jest w Polsce potrzebne? Potrzebne jest w Polsce maszerowanie różne, nie raz do roku. Może być raz na miesiąc, może być raz na tydzień. Kiedy sobie naród szanowny albo część narodu chce pomaszerować, to ma mieć obstawę policji, która ma pilnować, żeby nikt nie przeszkadzał w demonstrowaniu. Bo wolni ludzie mogą demonstrować w każdej sprawie i chodzić po mieście, jak im się podoba. A policja ma to obstawiać, żeby nikt im krzywdy nie zrobił. W Polsce jeszcze ten rodzaj demokracji nie jest przyjęty. Policja jest ramieniem władzy, a władza życzy sobie rozpędzać Marsz Niepodległości, ponieważ władza nie lubi naszej niepodległości. To są potomkowie Armii Czerwonej, którzy w 20 roku przychodzili wyzwalać nas i w 45 okupowali Polskę i do 93. I oni nie chcą, żeby Polacy świętowali niepodległość. To jest po prostu sprzeczne z ich głębokimi tradycjami. I w związku z tym atakują wszystkich ludzi, którzy chcą
cieszyć się ze święta niepodległości. To jest głęboki problem politycznego podziału, który się w ten sposób przejawia. Władzę mamy antypolską, od razu z góry panu powiem, uprzedzę pytanie. To są ludzie, którzy nienawidzą Polski, nienawidzą naszej kultury, naszej historii, naszych pomników. Po prostu wszystkiego, co służy Polakom, jest dobre dla Polski, dla nich jest niedobre. I z tym walczą. No mówię o sferze kultury i ducha, historii, ale przecież to dotyczy również spraw gospodarczych. Zwalczają polską gospodarkę, mają za zadanie zniszczyć polską gospodarkę. Stocznie zniszczyli, Żerania, Ursusy, wielkie fabryki poniszczyli, kombinaty, huty poniszczyli, jeszcze górnictwo im zostało i teraz zajmują się tym, żeby zniszczyć górnictwo. Więc takie mamy władze. Ja bym chciał, żeby pana słuchacze młodzi zrozumieli to. Mówię dlatego wprost i dobitnie. I nie żartuję. Bo to jest realna rzeczywistość, to są realia i to nie jest kabaret. Ja teraz nie mówię jak w kabarecie, ja w kabarecie o tym mówię zabawnie. A tutaj panu wywiad udzielam na poważnie. Rozumiemy się? Muszę to ciągle przypominać, bo ludziom się mieszają. Różne konwencje, różne sprawy, różne plany, różne style. To jest wywiad poważny, pan przyjechał na poważny wywiad do mnie, ja poważnie odpowiadam. Za organizacją tego marszu stoi Ruch Narodowy, który od niedawna jest partią polityczną. Czy uważa pan, że właśnie polska tradycja narodowa, taka zdecydowana, powinna wrócić do parlamentu polskiego? Z całą pewnością, z tym, że wszyscy powinni być narodowi. Wszyscy ludzie, którzy w Polsce żyją i kochają swój kraj, powinni być narodowi. Wie pan, ja w jakieś takie podziały polityczno-doraźne specjalnie się nie mieszam, bo powstają różne partie, lepsze, gorsze, mądrzejsze, głupsze, mają w różnych sprawach rozbieżne jakieś pomysły. Ja po prostu uważam, że po prawicy nie ma wroga w ogóle. Wróg jest agentura rosyjska, agentura niemiecka i ludzie z PRL-u, prawda, sowieckie służby, które do tej pory służą swoim dawnym mocodawcom. My wroga mamy zdefiniowanego, to są wrogowie Polski, którzy niszczą Polskę celowo i świadomie, a cała reszta to są Polacy, którzy mogą być mądrzejsi, głupsi, mogą stworzyć 10 partii różnych, ja w to nie wnikam. Więc to jest takie moje podejście do tego. Natomiast w sprawach zawodowych oczywiście chwytam się pewnych incydentów, które mogę w ramach mojego talentu opisać. Więc to jest niezależne od podziałów partyjnych czy politycznych, doraźnych. Były różne partie, były różne rządy, prawda? Ja swój zawód oprawiam, tak jak potrafię, jak mogę. Myślę, że służę Polsce w ten sposób. A partyjne podziały są dla mnie drugorzędne. Kolejną taką organizacją, która również się wybija w ostatnim czasie, jest partia Korwin-Mikkego. Pan się też 3 lata temu bardzo oburzył, kiedy PKW nie dopuściła go do wyborów. Tak, no bo to jest skandal, to jest niszczenie demokracji. Dlaczego ma nie dopuszczać do wyboru? PKW ma pilnować, żeby wybory były uczciwe, a nie potrafi i nie chce. PKW jest po prostu służebną organizacją Moskwy. PKW okazało się jeździć na kursy do Moskwy, jak fałszować wybory. To są zdrajcy ojczyzny. Używam tych słów świadomie. Niech mnie do sądu podadzą. Nie podadzą mnie, bo zdrajcy nie podają do sądu. Zdrajcy załatwiają inne sprawy. Całe ostatnie wybory chociażby, jakie się odbyły, jest po prostu typowa zdrada Polski na chytry, bardzo sprawny sposób. Przeszkolony w Moskwie. Wyuczyli się tam, jak fałszować wybory, jakich chwytów używać, jak doprowadzić do tego, że ludzie pogubieni nie wiedzieli, jak głosować, mieć swoich ludzi w komisjach, którzy to wszystko chachmęcą, jak zniszczyć system elektroniczny, informatyczny, żeby nie działał. To się samo nie dzieje. To są zdrajcy. Więc PKW niech się zajmie tym, czym powinno się zajmować, a nie eliminacją partii, które im się nie podobają. Mnie się wielu ludzi nie podoba, ale mają wszystkie możliwe prawa demokratyczne i tego państwo powinno pilnować. Państwo, a nie Jan Pietrzak. Pan powiedział przy tej okazji tego niedopuszczenia Korwin-Mikkego do wyborów, że on powinien mieć zdecydowanie większy elektorat niż ma i jest ciekawą alternatywą między Komorowskim a Kaczyńskim. No może coś takiego powiedziałem, no wie pan, ja nie pamiętam wszystkiego, co powiedziałem, w różnych latach bym zwariował. Oczywiście, że tak, no po prostu uważam, że ma człowiek coś do powiedzenia, ma pewną sumę poglądów, które jednym się podobają, innym nie, ale ma prawo istnieć w życiu publicznym. Dlaczego go eliminować sztucznie? Niech go wyborcy eliminują, prawda? A nie dopuszczano go wtedy w ogóle do wyborów. Przecież on jest tępiony przez dziesiątki lat. Jego program, jego partia, jego pomysły, jego nawet fanaberie, czy jego ekstremalne pomysły, no ma takie. Ale dlaczego ma nie mieć? To na tym polega wolność.
Wolność nie polega na tym, że tylko funkcjonują w przestrzeni publicznej ci, którzy nam się podobają, ale mają prawo funkcjonować ci, których też możemy zwalczać, którzy nam się ideologicznie nie podobają, ale jako obywatele muszą mieć swoje miejsce w przestrzeni publicznej. To znaczy nie mówię tylko o wyborach, ale również o mediach tego tak zwanego głównego nurtu, mainstream, które eliminują wielu ludzi z życia politycznego, bo im się nie podobają, bo media są kupione przez jakichś geszefciarzy z zachodu, wschodu i są antypolskie generalnie, trzy wielkie telewizje, które decydują o stanie umysłu w Polsce, bo 20 parę milionów co wieczór ogląda trzy wielkie telewizje, są podczepieni, mają przełącznik, pstryk i idą i słuchają. Bzdur, fałszerstw, opluwania Polski, no jednym słowem całego złożonego takiego managementu, który zajmuje się naszymi głowami. Więc taka jest rzeczywistość. Polska nie jest demokratycznym państwem. Tu trzeba się bić nie o jedną partię, tylko o to, żeby demokracja funkcjonowała. Żeby w ogóle te zasady funkcjonowały. Nie bez powodu pytałem pana o takie dwa środowiska trochę antysystemowe. Czy zgodziłby się pan z taką tezą, która teraz dominuje wśród młodzieży, że PO, PiS, SLD, PSL to od 25 lat na zmianę wszystko i czas na siłę antysystemową, a nie, że po prostu na zmianę rządu? Nie, to jest błędny pogląd. PiS nie jest zamieszany z PO i PSL-em i SLD. PiS nie odpowiada za Polskę w takim stopniu jak tamte trzy partie. To jest podział polityczny, jest wyraźny. Jest Prawo i Sprawiedliwość, jedyna partia uczciwych ludzi, krystalicznie uczciwych, czego nienawidzą wszyscy pozostali. Jedyna partia marginalizowana przez media antypolskie. Więc podział jest fałszywy. Właśnie to wrogowie tak robią w mediach, że mówią, a to wszystko to samo nie byli. Oni nie byli. Przypadkowo i przez bardzo krótki okres rządem kierował Kaczyński przez 2 lata. Jak to się ma do wieloletnich 20 lat, którym rządem kierowała w gruncie rzeczy ta sama szajka fałszerzy, złodziei, oszustów, agentów. Więc to nie jest prawdziwy podział. Przy czym nie mam nic przeciwko nowym partiom. Powiadam, bardzo się cieszę, że w ogóle młodzież wykazuje jakieś zainteresowanie sprawami polskimi, ponieważ największe nieszczęście, jakie może Polskę spotkać, to nie dość, że 2-3 miliony wyjedzie i następne miliony młodych ludzi wyjadą, ale jeszcze, że w ogóle będzie ich to nie obchodziło, że po prostu machną ręką na nasz kraj, na swoją historię, na swoich dziadków, ojców, rodziców, na wszystko, co w Polsce się działo. To jest nieszczęście. Natomiast to, że się zaczynają interesować polityką, zaczynają dostrzegać różne rzeczy, może nie dokładnie, nie do końca, no ale to jest jakiś dobry początek. Jak będą więcej się starać, będą bardziej czytać, będą starać się widzieć te świństwa, oszustwa, jakie się dzieją przeciwko nim, jak się ich okrada, no to staną się kiedyś mądrymi politykami, będą umieli z tego wyciągnąć wnioski i Polsce pomogą. Mam nadzieję. Zwrócił pan też niedawno uwagę na to, że muzyka taka patriotyczna nie może się przebić do mediów, że nie ma Pawła Kukiza, nie ma Andrzeja Nowaka z jego ostatnim utworem, a może to jest właśnie trochę tak, że ludzie już po prostu wolą jakąś kolorową amerykańską muzykę niż polski patriotyzm. Nie ma pan racji. Nic nie wolą sami, tylko w ogóle nie mówimy o tym, co oni wolą ludzie, tylko co nadaje telewizja. Telewizja nadaje tam 20 kabaretów od 20 lat tych samych i mówią, że ludzie to wolą, a mojego kabaretu nie pokazują nigdy w wolnej Polsce, prawda? Jak można powiedzieć, co ludzie wolą? Wolą to, co mogą zobaczyć, co oceniają. Media są kluczową, zasadniczą władzą w Polsce. Nie czwartą czy piątą, ale jedną z pierwszych, może pierwszą czy drugą. Są media. Narzucają pewien styl. Jeżeli Polska ma być według kiepskich, to i takie programy idą w telewizorach, ogłupiające naród. W każdej sprawie, nie tylko w sprawie piosenek. Prawda? Piosenki patriotyczne, dlaczego one są rugowane? Dlaczego nie można śpiewać, że kocham Polskę w polskim radiu, telewizji? Z jakiego powodu? Na całym świecie, we wszystkich mediach są, jest ten nurt. Bo to jest oczywiste, że ludzie w swoim kraju mają różne do tego kraju, są piosenki satyryczne, wyszedzające nasze cechy, wady, prawda, narodowe i tak dalej, ale mogą być też piosenki, które mówią o tym, że się ojczyznę kocha, albo jej fragment, albo zakątek, albo pewne wydarzenie i powinny istnieć w sferze publicznej. Nie istnieją, ponieważ powiedziałem już panu, rządzą nami ludzie, którzy Polski nienawidzą, nie chcą polskiego patriotyzmu. Piszą w Gazecie Wyborczej, że polski patriotyzm to jest rasizm. No więc to są ewidentnie wygłaszane przez naszych wrogów, przez naszych okupantów deklaracje. A ponieważ oni rządzą mediami, no to takie są media.
Jako, że ten wywiad poleci w internecie, czyli będzie trafiał głównie do ludzi młodych, których najbardziej dotyczy problem emigracji. Kolejne lata mijają, a tak naprawdę niewiele się zmienia. I czy rozumie pan to, że bardzo wielu ludzi po prostu woli wyjechać niż walczyć? Oczywiście, jestem za nimi. Bo jeżeli człowiek nie może swojego życia ułożyć, ma spędzać w rozwalających się slumsach Bytomia, mojego kochanego miasta, które bardzo lubię i bardzo szanuję. W tych slumsach ma żyć, bo mu kopalnię ostatnią zamkną, pić piwo tanie, prawda? I patrzeć, co jutro, jak jutro przeżyć, to słusznie jedzie i szuka dla siebie lepszego życia. Człowiek ma prawo przede wszystkim do wolności i do tego, żeby mu się jakoś powodziło, żeby sobie ułożyć życie, młody człowiek. Z punktu widzenia personalnego popieram tych ludzi. Uważam, że dobrze robią, wyjeżdżając, szukając możliwości przeżycia. Jeżeli w Polsce nie mają żadnej szansy na godziwe życie, muszą szukać tej szansy w świecie. Ale z personalnego punktu widzenia. Natomiast z punktu widzenia politycznego, narodowego, ogólnego, to jest dramat. To jest dramat. To jest kolejna, największa fala emigracji. Nawet fala powojennej emigracji nie była tak wielka. Nawet fala emigracji solidarnościowej w 1981-1983 roku nie była tak wielka jak ta. Jest to świadomie zrobione przez naszych wrogów, żeby Polskę wyludnić. Polska to mają być bez przemysłu, tereny natura. Tu mają żubry i bobry hasać. I mają żyć tylko emeryci, którzy będą finansowani z dochodów zarabianych przez ich potomstwo na Zachodzie. To jest taka koncepcja dla Polski, koncepcja naszych wrogów. Ma być pusto, pustynia przemysłowa, prawda? I tereny natura. I pilnujemy żabki i motylka. A o Polaków w ogóle nie dbamy. Polacy mają wyjechać stąd. Teraz patrzcie, właśnie na Śląsk padła ta dyrektywa. Śląsk ma wyjechać. Po co mają Ślązacy siedzieć i dłubać ten węgiel w ziemi, który szkodzi ekologii, prawda? Niech wyjadą. W Niemczech niech kopią. Tam ten węgiel nie szkodzi ekologii. Więc to jest cała zmasowana walka z Polską, która się toczy od 20 kilku lat. Myśli pan, że najbliższe lata mogą dawać pewne nadzieje? Mamy podwójne wybory. Mam nadzieję, zawsze trzeba mieć. Polacy wychodzili z różnych tarapatów. Chodzi o to, żeby mieli świadomość, młodzi Polacy, co tu się dzieje. Bo tego, co ja mówię, nie wiedzą. Jak ja bym w głównych mediach wystąpił raz w tygodniu i to wszystko mówił co panu, Polska byłaby inna. Bo wszystko zaczyna się od myśli. Od tego, jak się ocenia rzeczywistość, jaki ma się stosunek, czy się szuka prawdy, czy się daje człowiek zbałamucić i oszukać, prawda? Od myśli się zaczyna. Więc wie pan, ja nie jestem taki znowu rozgoryczony, może jestem, ale nie jestem takim pesymistą, ponieważ ja żyłem pod Hitlerem i pod Stalinem, ja przeżyłem sporo w życiu, prawda? Wojnę światową, komunizm i wiele różnych rzeczy, stan wojenny, więc ja uważam, że Polacy mają taką siłę w sobie i takiego ducha i taką moc, że potrafią się odradzać. Że przychodzi jakieś kolejne pokolenie, tak jak pokolenie Solidarności było czymś zupełnie niezwykłym dla człowieka, który już wtedy był dorosły, w 80. roku, nawet stary już wtedy byłem. I patrzyłem z zachwytem, jak ci młodzi robotnicy w Drelichach zmienili rzeczywistość. Jak się nie bali. Jak obalili komunę, bo w gruncie rzeczy to było obalenie. Możemy o skutkach tego późnych mówić zupełnie co innego, bo nie powiodło do końca, ale wtedy, w tamtym czasie, ten karnawał Solidarności był fantastycznym wyczynem polskiego ducha. Pokazuje, do czego Polacy są zdolni, jeżeli przyjdzie im ochota. Dlatego trzeba pracować ze wszystkich sił, dopóki się da, żeby młodzież dowiedziała się, co tu się wyprawia. Co tu się wyprawia. Młodzież tego nie widzi, bo jest podczepiona do ogłupiających programów głównych mediów. Nie myślał pan o zaangażowaniu się w politykę? Myślałem w 1995 roku, uczestniczyłem w wyborach prezydenckich, ale dostałem za mało głosów. Raz spróbowałem, żeby zobaczyć, jak to działa z tamtej strony, jak to funkcjonuje. No oczywiście odkryłem szybko dosyć, że to jest jedno wielkie oszustwo, to nie ma nic wspólnego z żadnymi wyborami, bo nie ma równych szans dla kandydatów. Po prostu ja byłem spychany kompletnie, moje poglądy nie były pokazywane publicznie w ogóle. Moi konkurenci, fatalni prezydenci, Wałęsa i Kwaśniewski, bo to między nimi głównie wtedy się rozgrywał ten spór. No po prostu jeden i drugi to był wybór między dżumą a cholerą. W ogóle się nie nadają na to, nie nadawali na to stanowisko. Szkodzili Polsce jeden i drugi. Więc moja oferta była dosyć prosta, ale niestety nie miałem poparcia żadnego, także dostałem jeden tam koma przecinek, coś tam, trochę głosów, no i machnąłem ręką, potraktowałem to jako osobiste doświadczenie polityczne, bardzo istotne, ale wróciłem do kabaretu. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A teraz dwa bardzo ważne ogłoszenia.
Po pierwsze, to tylko jedna z naszych realizacji, jest tego dużo, dużo więcej. Wszystkie znajdziesz na namzależy.pl. Po drugie, nasza telewizja nie jest finansowana z państwowych dotacji, zapomóg, subwencji czy jakiejkolwiek formy zdobywania pieniędzy od innych obywateli pod przymusem. Naszą działalność finansują widzowie. Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa i chcesz pomóc w jej rozwoju, zapraszamy na www.namzależy.pl/dotacje. Dziękujemy wszystkim wpłacającym.